Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, czy opłaca się robić E75 w World of Tanks? No, wydaje mi się, że jest to taki czołg na miarę skrojony. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli odwzorować warunki bitwy, to powiem szczerze, że E75 powinien znajdować się mniej więcej na tierze 8. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to by tak mniej więcej odpowiadało temu, co w bitwach powinno się dziać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że na tierze 8 mamy na przykład ISA 3, prawda? No a Tygrys 2, który tam się znajduje, IS 3, to zupełnie inna para kaloszy, bo IS 3 no to jest jednak dużo późniejszy czołg. Czyli tak, gdybyśmy chcieli zestawić, no to skoro mamy ISA 3, który właściwie pojawił się bardzo późno, to prawdopodobnie mniej więcej w tamtym okresie w normalnych warunkach pojawiłby się coś w rodzaju E75, czyli powiedzmy wzmocniony Tygrys, tak? No cóż, w WOT-cie niestety musimy... O kurczę, że to dingło, szybki strzał był. Tutaj nie ma 10 stopni opuszczenia działa. No, gdyby było, to kolega byłby naprawdę ogromny plus miał. Ponieważ po prostu, jak widzicie, właz, w który tutaj można wcelować, znajduje się z lewej strony, a z lewej strony jest ta skałka, więc kolega tylko nieznacznie się wychyla. No to wcale nie musiało wejść, szczerze mówiąc. Ale pięknie, no zobaczcie, o tym właśnie mówiłem, że chowa, ale widocznie na tyle się wychylił, że ktoś w to rąbnął. Bitwę chcę wam tą zaprezentować, ponieważ jest tutaj mega szybko zrobiony, fantastyczny wynik obrażeń. No, sytuacja dla E75 właśnie to jest idealna, czyli niezbyt szybka bitwa, w miejscu, w którym tak naprawdę spotyka się wiele czołgów, które za dużo nie mogą zrobić. No, na przykład ta V-ka 101P kontra właśnie 75, no to jest tragedia. Zresztą zobaczcie na ten garnek. Kolega w wieżę strzela, o, chociaż teraz w garnek już. No biedna jest ta V-ka przy takim losowaniu na dziewiątki na przykład. Niestety, no gościu tu wyjechał, ale widzicie, jaki jest efekt tego. No Conqueror to już jest zupełnie inna para kaloszy, chociażby ze względu na działo, które nie ma takiego rąbnięcia jak E75, ale jest, powiedzmy, bardziej przyjemne w grze. Zdecydowanie działo Conquerora. A, jaki soczysty teraz wszedł. 4400 uszkodzeń mamy w tym momencie, połowę życia kolega stracił. Prawdopodobnie będzie tutaj totalnie rozwałka i zajechanie tamtych od tyłu. E75 aż tak bardzo na to zajeżdżanie się nie nadaje, ponieważ jednak... O, teraz nie weszło. Ponieważ jednak to jest wolny czołg. Już kiedyś wam mówiłem, że on był po wejściu do WOT-a szybszy, bardziej... Jakby to powiedzieć, bardziej zwrotny. No ale rosyjscy gracze, z tego co pamiętam, bardzo podnieśli larum, że ciężko było objechać go czołgiem T-54, który był no fenomenalny jak na tamte czasy, a E75 na tyle się kręcił, że po prostu było trudno objechać go. No i zostało to zmienione. Wargaming stwierdziło, że rzeczywiście no nie może być tak, że Niemcy będą mieli czołg, który będzie się kręcił na tyle szybko, że posiadacze T-54 no będą mieli trudności z jego objechaniem. Oczywiście nadal po tym nerfie to był czołg bardzo dobry, ale wtedy był wręcz, z tego co pamiętam, rewelacyjny. Jego, jakby to powiedzieć, bo to nie jest tak, że on był super szybki. A to co? O kurka wodna, co to było? Chociaż wczoraj grałem, to też mi tak gościu wyjechał. To od razu zwróciłem na to uwagę, rzadko się to zdarza.
Znaczy w tych bitwach, które prezentuję często, ale tak jak się gra, rzadko. Wczoraj miałem takiego gracza w przeciwnej drużynie, że kurczę się wystawiał na strzał. To znaczy, mimo tego, iż za każdym razem obrywał, to i tak w tym miejscu wyjeżdżał i to prawie że bokiem praktycznie pokazywał mi kółko. No cóż, jakbym miał porównać do czegoś, to będzie może złe porównanie, ale do Super Pershinga, jeżeli chodzi o zwrotność tą tak zwaną. Weszło. Super Pershing, zobaczcie, że jest takim mułem, znaczy teraz już jest lepszy, ale od początku był takim niby mułem, ale jednak jeżeli chodzi o skręt, trudności w objechaniu, no to myślę, że trudny do objechania Super Pershing zdecydowanie. On od początku się fajnie kręcił i E75 może nie kręcił się tak jak Super Pershing, ale coś z niego miał. Coś tam było naprawdę, no kolega sam został tutaj na te czołgi. Fajnie by było się pozbyć tego i chyba kolega doszedł do jedynego możliwego, nie mówcie, że o jedy. No. Jeżeli lightem takie rzeczy się zdarzają, że się człowiek daje staranować, i tu E75 staranowała, ja mamy 9000 prawie uszkodzeń. Zobaczcie, bitwa jest tylko na tej górce. Dużo hapsa do wzięcia. Ale podbiło celownik. No dobra, wszystko zależy od tego, jak ten gościu będzie strzelał. Co, on wyjedzie tak bokiem? Nie. Kurka, nie. Zostały dwa pociski podkalibrowe. Wieże weszło. Zdarza się, że ta wieża Golda odbije. Ale to jest WOT, to jest losowanie, tak? Ło, teraz nie weszło, mimo tego, że kolega troszeczkę wyżej był. Łatwiej było w ten włas celować. Mamy 113 życia, no. I koniec. Tak. No niestety przegrana. Ale zobaczcie, jaki wynik jest zrobiony. Mamy więc kolega Scavenger i tutaj mamy 10482, 7 fragów. No, gdyby wygrał, to miałby jeszcze Radleya do kolekcji, 1200 expa. Zobaczcie, jak to wyszło. No, na amunicję dużo wydane, 121 tysięcy, ale jeszcze na plusie, bo tu bonusy były. W każdym razie, no, najważniejsze to 10 tysięcy przekroczone, ewidentnie kolega mistrzostwo World of Tanks tutaj zaliczył. Okej. To tyle. Co do samego czołgu E75, myślę, że nie trzeba go omawiać. Wielokrotnie go polecałem. Właściwie jak ktoś idzie w niemieckie ciężary, to jest na niego skazany i prawdopodobnie doceni to działo, doceni także pancerz, który potrafi odbić jak najbardziej. Z boku też mamy dosyć fajny pancerz, można side-scrapa robić. Także taki dosyć toporny, ale jednak przyjemny. Wydaje mi się cały czas czołg E75. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.